Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Miedź Legnica Lechia Gdańsk. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-1. Jako uzupełnienie dodam, że mecz z trybun obserwowało 4086 widzów. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest trener gości, pan Szymon Grabowski. Panie trenerze, przede wszystkim gratulujemy awansu do PKO BP Ekstraklasy. I już w drugiej kolejności prosimy o komentarz po meczu. Dziękuję. Dziękuję i dzień dobry. Ja przede wszystkim znowu, myślę, że to jest już tradycja, chcę podziękować naszym wspaniałym kibicom. Myślę, że oni od pierwszej kolejki tej pierwszej ligi, oni już byli w Ekstraklasie. My musieliśmy do nich dorównać i dzisiaj od pewnego czasu już się cieszymy wspólnie. Niemniej jednak na pewno chcieliśmy dzisiaj tutaj zakończyć ten sezon lepszym meczem, co za tym idzie lepszym wynikiem. Myślę, że te pierwsze 20 minut były w naszym wykonaniu bardzo dobre. Strzelamy 3 bramki, 2 w sposób niewłaściwy, 1 właściwy, prowadzimy 1-0. I gdzieś tak o 25 bodajże minuty ta przewaga troszeczkę idzie na korzyść gospodarzy. No i niestety nie udaje nam się, mimo zapewnień szatni, że pójdziemy w dobrym kierunku, przenieść tego na drugą połowę. I myślę, dosyć łatwo tracone bramki. Także gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Myślę, że ten mecz dla nas niczego nie zmienia. Byliśmy najlepsi w tym sezonie, jesteśmy mistrzami tej pierwszej ligi, z czego się cieszymy. Ale zamykamy ten sezon i już planujemy, myślimy pomału o tym, co czeka nas w Ekstraklasie. Ale na pewno teraz zawodnicy, sztab, wszyscy udadzą się na zasłużone urlopy. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę, panie trenerze, dziękuję. Paweł Stankiewicz, nie był w razie powiem, bo dzisiaj był skład taki bardziej eksperymentalny. Dał pan szansę zawodnikom, którzy grali mieli. Kto obrał test? My jesteśmy cały czas w momencie, kiedy wszyscy zdali ten test. Nie patrzmy tutaj przez pryzmat jednego meczu na ten zespół czy na indywidualnych zawodników. Nikt nie obrał testu, wszyscy zdali ten test, można powiedzieć, wzorcowo. Więc tak do tego podchodzimy, ale na pewno taką chłodną analizę, już nadchodzi ten czas i będziemy się zastanawiali wspólnie z szefostwem klubu, co zrobić, żeby Lechia była mocna w Ekstraklasie i nie walczyła tylko i wyłącznie o utrzymanie. Także przed nami, mną jako trenerem i działaczami na pewno gorący okres, ale o oblaniu testu przez kogokolwiek tutaj mowy nie ma.